Jako, że po całym rymowanym filmie, którym uraczyłem was w ostatnią niedzielę, chyba wyczerpaliście boom na wierszowane początki filmów, to dzisiaj zacznę tak zupełnie normalnie. Powiem wam, że ostatnie dni to istny pogodowy kalejdoskop, raz pochmurno, a raz zero chmur na niebie. Nie wiem jak u was, ale u nas to człowiek nie wie jak się ubrać z domu wychodząc, brać tą czapkę czy nie brać. W każdym razie my dzisiaj nie o pogodzie, a ta będzie całkiem niezła w następnym odcinku Rolnik Szuka Żony, który będzie już w niedzielę. No może u niektórych trochę popada, ale to lepiej, bo tak romantycznie będą mogli zmieścić się pod jednym parasolem. Jak wiecie, w niedzielę zobaczymy przedostatni odcinek 7 serii Rolnika. Na serio, to już tak niedługo. Za 2 tygodnie będzie już finał. Dlaczego tych odcinków jest tak mało? Ktoś jakiś czas temu uparcie pisał w komentarzach, żeby Whistleblower zrobił swoją wersję Rolnik Szuka Żony, tutaj na YouTubie. Nie mówię, że to rozważam, bo wiadomo, że musiałoby się to znacznie różnić od tej wersji telewizyjnej, ale dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim pierwszym na świecie show tego typu na YouTubie w wykonaniu Whistleblowera. A już do meritum, czyli tematu odcinka. Wczoraj, jak zwykle zresztą, fanpage Rolnika udostępnił nam nowy zwiastun programu. Okazuje się, że jak nie ma pani Józka, to nie ma mowy o obsuwach przy zwiastunie, bo nie ma czego wycinać. I jest wciąż punktualnie we środę. I ten zwiastun, no powiem wam, różni się znacząco od poprzedniego. Oczywiście nie znaczy to, że Dawid nie będzie chociaż trochę popłakiwał. Wiem, że na to liczycie i w zwiastunie miny ma nie tęgą, także myślę, że będzie 5. odcinek do kompletu przepłakany. Dave Manieczki jak Awder Złota Karta BMW mówi tam też, że planuje jeszcze raz zanurkować w listach i poszukać, czy czegoś nie przeoczył. Jak wiecie z naszego wczorajszego filmu, dalej uparcie wertuje zdjęcia kandydatek rozsypane na podłodze domu rodziców. Możecie zastanawiać się, dlaczego wcześniej tych listów nie przejrzał. Otóż dlatego, że listy podobno zabiera rolnikom produkcja po tym, jak wybiorą przy prowadzącej tę Max 10, którą chcą poznać. Nie mogą robić tego na osobności, ani tych listów sobie zatrzymać. Produkcja zabiera wszystko i oddaje dopiero jak nic z tego nie wyjdzie. Magdalenie oddano podobno listy właśnie po wyjeździe kandydatów. Nie jest to oczywiście jakiś duży problem w czasach, kiedy każdego można znaleźć na Facebooku czy Instagramie i skontaktować się z nim poza konkursem. Ale co się listów tyczy, tak to wygląda. W zwiastunie widać też, że Marta Manowska w końcu odwiedziła Józefa, także wszystkie teorie spiskowe upadają. Te związane z konfliktem na linii Józef-Manowska. Zresztą co za konflikt może być z prowadzącą? Każą przyjechać? To jedzie, a co ją tamto? Ona do domu wróci po zdjęciach i tyle, telefon wyłączy jak Maciek i wcale nie musi z Józefem prywatnie gadać. Jednak w zwiastunie widać, jak się przytulają, a Józef, niepoprawny optymista, opowiada jej, że jeszcze będzie głośno, będzie radośnie i przypłaczemy razem całą noc. Pewnie jej się pożalił na Apolonie, że go nie chciała, a te dwie pozostałe to by go na rękach nosiły, ale motylków nie było. O, widzisz, i to jest problem. Jednak odcinek przed finałem nosi zazwyczaj nazwę randki i te randki też będą. Przeważnie produkcja wybiera im jakieś romantyczne scenerie i organizuje romantyczne randki po jakimś tam czasie od tych rewizyt u rodziny. I tak na przykład, co wiecie, już od dawna Maciej i Ilona pojadą na jakąś romantyczną randkę w górach. Wiecie to od dawna, bo już wam to mówiłam w filmie ze słowem spoiler w tytule. Jak widać w zwiastunie, nie skłamałam. Widać, jak Maciej nałożył nowiuśkie koszule, jeszcze takiej nie miał w żadnym odcinku, wypsiukał się perfumami na randkę z Ilonką. Widać, jak jej krzesło odsuwa i ogólnie git majonez. Kto by przypuszczał, że po tak romantycznej randce padnie mu iPhone i Ilona już nigdy się do niego nie dodzwoni. Maciej w zwiastunie zapowiada też, że jest gotowy na związek i założenie rodziny, a na innym kadrze Ilona jakby studzi te jego zapały, mówiąc, że nie są na takim etapie znajomości przecież.
Cóż za problematyczna dziewczyna, jakby rodziny nie można było zakładać tylko podczas obecności kamer programu, kiedy się widzą, bo wymaga od nich tego kontrakt. Jaki jest sens zakładania rodziny poza kamerami, skoro to program telewizyjny? Dziennikarka na pewno zgodziłaby się z Maciejem, który znów zaczął lajkować jej fotki. Thanks God, kryzys minął. Kryzysu nie będzie za to u Pawła i Marty, którzy oficjalnie wciąż ukrywają, że są razem, ale już jest im coraz trudniej. Widać, że chcą się ujawnić. Znacie ten stan, jak jesteście mega szczęśliwi i zakochani i chcecie, żeby cały świat o tym wiedział. No tak jest chyba u nich. Ich czeka akurat randka w Lublinie, czy pod Lublinem. Ja nie znam się tak dobrze, ale tamte okolice. I w zwiastunie Paweł deklaruje, że szuka wad w Marcie, ale wciąż nie może żadnych znaleźć, bo jest idealna. No sorry, jej ojciec jest Pawłem z przyszłości. Przypadek? Nie sądzę. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Przeznaczenie z 2014 roku. Jeśli nie, to polecam. A jeśli tak, to już wiecie, co mam na myśli mówiąc, że ojciec Marty to Paweł z przyszłości. W każdym razie rolnik deklaruje też, że widzą się z Martą w kolejny weekend, a potem znów kolejny i tak dalej. No chyba co najmniej do finału, a jak dobrze pójdzie, to i do odcinka świątecznego. A tak serio, to oni dalej są razem, także fajnie, że jest jakaś para w tej edycji. No i pasują do siebie. No jak nie, jak tak. Hitem zwiastuna jest jednak randka rolniczki Magdaleny, kartoflanej księżniczki, która jest w trakcie zmiany tytułu na królową rzepaku. Magdalena zaprosiła na randkę do telewizji swojego wybranka Kubę, który w zwiastunie wciąż trochę przypomina Seweryna z poprzedniej edycji, ale już zdecydowanie mniej. Jak wiemy z poprzedniego odcinka, Magda wygrzebała Kubę z listów, w sensie zapamiętała jego list tak bardzo, bo przecież ich przy sobie nie miała, że jak produkcja oddała jej listy, to natychmiast go odnalazła i zapytała, dlaczego jak ona go wybrała, to nie przyjechał na spotkanie z produkcją, bo przecież napisał list, a on ją za to zaprosił na kawę. Mało tego, tak jej zaimponował, że upiekł szarlotkę i jeszcze ją podgrzał. Wyciągnął agregat i podał ją z lodami. No i coś tu jest na rzeczy. Mamy poważne przypuszczenia, że kandydat Magdaleny może nagle jej wyznać, że tak w ogóle to chce zostać piekarzem, cukiernikiem i iść do Bake Off i zamieszkać w mieście. Bo na randkę z produkcją też przyniósł swoje ciasto, widać to w zwiastunie. Także strzeż się, kartoflana księżniczko. Chociaż skoro przenosi się do niego na wieś, to i z nim do miasta pewnie by się przeniosła. W końcu i tak pracowała zawsze w mieście. Najważniejsze, że znalazła miłość, której szukała i że piecze jej ciasta, a ona je, a dupa rośnie. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze prognozujecie w niedzielnym odcinku Rolnika. No i co myślicie o pomyśle tego szukającego żony showboy i whistleblower? Doszły mnie też słuchy we wczorajszych komentarzach, że bardzo oburzył was brak Marka na końcu filmu. Także za brak Marka serdecznie przepraszam, obiecuję poprawę i proszę was o rozgrzeszenie bez pokuty. A oto Marek trzymający drabinę, znak pokoju i bye bye.